Cześć, witajcie moi kochani na moim kanale, ja nazywam się Tereska i w dzisiejszym odcinku będę się malować i pogadam sobie tutaj z Wami o hejcie. Słuchajcie, nie pytajcie mnie, dlaczego ja mam herbatę w kubku. Geneza powstania tego eliksiru jest taka, że chciałam sobie zrobić moje witaminy, więc chciałam lekko podgrzać wodę w mikrofalówce, bo ja tak robię, że nalewam wodę przefiltrowaną, wkładam do mikrofalówki, żeby była cieplejsza i wtedy sobie, wiecie, robię miód i tak dalej, lalalem. Natomiast trochę za dużo przetrzymałam w tej mikrofalówce i zrobiła się bardzo gorąca woda, więc stwierdziłam, że sobie zrobię herbatę z czarnego bzu. Coś takiego. Dlatego jest w szklance. Ej, ale jest mega dobra. Mega pyszna herbatka. Od razu proszę Was o komentarze. Dlaczego? Jakby to powiedzieć. Miałam gąbeczkę do makijażu, wymyłam ją sobie, po czym dorwał się do niej mój synek i jest teraz cała pogryziona i no aktualnie znajduje się w koszu na śmieci, więc dajcie polecenie jakichś mega tanich gąbek, ale dobrych, takich, które są po prostu miękkie, są takie mega git, ale można je kupić tanio, bo nie zamierzam płacić nie wiadomo jakich pieniędzy za gąbkę do makijażu, także jeżeli macie jakieś polecajki, to koniecznie piszcie w komentarzach. Słuchajcie, nie uwierzycie, ułożyłam sobie wszystko w kolejności, jakiej robię makijaż na co dzień, żeby się nie pomylić tutaj przed Wami, żebyście w końcu zobaczyli mój prawdziwy, codzienny makijaż. Mam nadzieję, że w końcu mi się uda to zrobić przed kamerą. Dobra, teraz troszkę muszę spoważnieć, bo temat jest poważny. Okej. Okay. A już chwyciłam za podkład, już chwyciłam za podkład. Brwi, brwi. Pierwsze robimy brwi. Regularnie tworzę w internecie dopiero od niedawna. Choć prób i podejść, by zacząć, miałam naprawdę wiele, bo aż od 12 roku życia. To internet, a dokładniej YouTube, na którym właśnie się widzimy, zawsze był moim bezpiecznym miejscem. Miejscem ucieczki, miejscem, w którym po prostu czułam się dobrze. A zarazem miejscem, w którym wiedziałam, że jest przestrzeń również dla mnie. Bardzo tego chciałam, marzyłam o tym i dążyłam do tego przez wiele lat. Po prostu czułam gdzieś w kościach, pod skórą, że należę do internetu. Chcę w nim tworzyć, również ja. Ale to już na pewno gdzieś tam wiecie, jeżeli oglądacie na bieżąco moje filmy. Tym natomiast, co sprawiało, że czuję się źle, miejscem, w którym czułam się, że nie pasuję, w wieku nastoletnim było moje życie realne. Mówię tu bardzo ogólnikowo, głównie chodzi mi o przestrzeń szkolną. Ludzie ze szkoły i nie chodzi tylko o uczniów. Nie będę się nad tym tematem za długo rozwodzić w tym odcinku. To w realu wtedy doświadczyłam, można powiedzieć, hejtu. Wiem, co to znaczy być notorycznie wyśmiewaną. Wiem, co to znaczy czuć na sobie wiele nieprzychylnych spojrzeń. I w końcu wiem, co to znaczy zostać ośmieszoną przed całą szkołą i musieć wracać potem do niej każdego dnia przez kolejne lata. Jestem osobą wysoko wrażliwą, ba, nadwrażliwą. Jestem artystką z zawodu muzykiem, ale sam ten fakt o niczym nie świadczy. Jestem po prostu uzdolniona artystycznie, a więc wrażliwa na piękno, na dobro. Wrażliwa po prostu na przeogromnie wielu płaszczyznach. Ta wrażliwość polega również na tym, że często słowa same nie wystarczą mi. Muszę uciec w sztukę, by wyrazić to, co czuję w 100%. Jednak przez lata zauważyłam w sobie dużą odporność na ludzką krytykę. Gdy przez 13 lat, i to kluczowych lat odnośnie całego życia człowieka, jesteś krytykowana w tych najwrażliwszych miejscach twojej duszy, w tych najczulszych punktach, z czasem przestajesz aż tak odczuwać ból. Z czasem dana krytyka zaczyna boleć coraz mniej, mniej i mniej. Aż w pewnym momencie przestaje cię to ruszać. Stajesz się odporniejsza na niektóre słowa, gesty, komentarze. I ile bym złych słów nie mówiła na moją szkołę, to za jedno jestem z pewnością wdzięczna, że była to dla mnie prawdziwa szkoła życia. Bo choć serce mam miękkie jak puch, to skórę mam ze stali. Yes! I dlatego właśnie dzisiaj jakiś chamski, obleśny, krzywdzący komentarz na mnie już nie działa. Doprawdy, cóż za odwaga. Ktoś chwycił za telefon, naklikał pod moją rolką jakiś komentarz, po czym wyłączył telefon i poszedł dłubać w nosie. Serio, ma mnie to zaboleć? Ludzie, wiem jak to jest, jak ktoś śmieje się ze mnie, bądź szydzi ze mnie prosto w moją twarz. Więc sorry, ale naprawdę takie coś
Nie mam miejsca mnie ruszyć. No naprawdę. Po pierwsze, nie wiem, co to za osoba. Widzę jakieś dziwne zdjęcie, jakieś dziwna nazwa użytkownika. W ogóle jeszcze mając perspektywę tego właśnie, że sama jak piszę komentarz pod czyjąś rolką, po prostu komentarz, to ja następnego dnia nie pamiętam, że ja napisałam jakiś komentarz pod czyjąś rolką. Dostaję czasami powiadomienia, że ktoś polubił twój komentarz, a ja mam wtedy takie, o Boże, jaki komentarz znowu, co ja tam napisałam? Czytając moje komentarze pod moim filmem, które są hejtem, nie czuję wobec nich nic. Nie czuję bólu, nie czuję gniewu, nie czuję złości, nie czuję smutku. Bardziej, jak już bym się tak wczuła bardziej, to poczułabym smutek wobec tej osoby, że jest taka nieszczęśliwa, że musi robić takie rzeczy w swoim życiu. Jakbym się tak naprawdę zagłębiła, to bym sobie zaczęła myśleć, jakie ta osoba po prostu musi mieć smutne życie i być nieszczęśliwa. I zaczyna mi być jej żal i szkoda. Ale to nigdy nie uderza tak we mnie. Po prostu. Nie wiem. Dobra, to miał być codzienny makijaż, ale nie maluję sobie kresek codziennie, więc nie. Poza tym mi nie wyszły. Chociaż? Nie no, całkiem nieźle. Dobra. Zapraszam na mojego Instagrama. Przejdźmy dalej, bo może ktoś z Was zapytałby mnie teraz. Czyli to, że jestem odporna na hejt, oznacza, że nie mam kompleksów? Bo nie można mnie zranić? Już Wam odpowiadam. Absolutnie nie! Oczywiście, że mam kompleksy. Kto ich nie ma? Nie uwierzę, że są ludzie totalnie bez kompleksów. Nul, zero. Nie uwierzę, że po prostu istnieją ludzie totalnie bez ani jednego małego kompleksu. Nie uwierzę Wam. Ja do tego podchodzę tak. Jestem dorosła. Jestem świadoma swoich kompleksów. I codziennie pracuję nad sobą i nad moimi kompleksami, które są przeróżne od tych związanych z moim zachowaniem, po te z wyglądem. No jakby kompleksy trochę tak mogą nam pokazywać to, nad czym jeszcze musimy w sobie popracować, bądź też są kompleksy polegające na tym, czego nie możemy w sobie zmienić. Niektóre moje kompleksy chciałabym, żeby zniknęły i już ich nie mieć, po prostu chciałabym ich nie mieć. Takie jak na przykład stan mojej cery. Chciałabym mieć ładną, gładką cerę, zdrową przede wszystkim. Pracuję nad tym cały czas. Ale są też takie rzeczy w swoim ciele, których po prostu nie lubię i nie muszę ich lubić do końca swoich dni. I nie ma w tym absolutnie nic złego. Nie przemawia do mnie stwierdzenie, że muszę pokochać siebie całą. Muszę pokochać każdy swój... tą swoją niedoskonałość, że muszę po prostu kochać właśnie te moje niedoskonałości, że nie wiem, że już idąc do skrajności, że ja mam pokochać swoją cerę taką, jaka jest, bo przecież mam ją już od tylu lat, nic się nie zmienia, więc po prostu ją pokochaj. No nie, uważam, że nie, bo to jest coś, co da się zmienić. Są rzeczy, których się nie da zmienić, albo cię nie stać, żeby je zmienić. I po prostu czasami musisz z tym żyć. To nie znaczy, że musisz to kochać i lubić. Po prostu z tym żyjesz, akceptujesz to jako tako i po prostu żyjesz, no nie? Nabierasz dystansu, luzu do tego, czy coś, whatever. To dalej jest praca nad sobą, natomiast po prostu... Ale nie, nikt ci nie powinien kazać pokochać to. Masz prawo nie lubić swoich blizn. One po prostu z tobą będą. Ale nie masz obowiązku ich kochać. O to mi chodzi. Jest to, myślę, też po prostu część ludzkiej natury. Że każdy z nas ma swoje mocne cechy, dobre strony, piękne rzeczy w sobie. I każdy z nas, nawet najpiękniejsza kobieta świata, najpiękniejszy, najprzystojniejszy mężczyzna świata, nawet oni mają jakiś jeden mały włosek, którego nienawidzą. Albo po prostu, wiecie, bo to my widzimy najwięcej w sobie sami. Ludzie, którzy nas po prostu spotykają na co dzień, nie zobaczą tego, co my widzimy tutaj, jak ja teraz przed lustrem, wiecie. Każdy z nas ma swoje zalety i wady, rzeczy piękne i brzydkie w sobie. Po prostu to jest taka natura ludzka i ja po prostu chcę, staram się, uczę się na co dzień akceptować to w sobie, że nad niektórymi rzeczami chcę popracować, chcę coś ulepszyć w sobie, a niektóre po prostu będą ze mną i muszę z tym żyć. Mogę to starać się pokochać, mogę starać się to polubić, a mogę po prostu to zaakceptować. Mogę też tego nie lubić do końca życia. No i tyle. Po prostu. I to jest okej. Problem niestety pojawia się dopiero wtedy, gdy nasze kompleksy są bardzo wrażliwe na punkcie opinii innych. Na punkcie tego, że gdy ktoś nam zwróci na nie uwagę, to nas to boli. Ja mam tak, że gdy ktoś napisze mi komentarz pod moją rolką, jakimś filmikiem,
że coś jest nie tak z tą twarzą. Wszystko git, ale ta twarz. A już są takie komentarze u mnie, więc mam podstawę, żeby ten przykład podawać. No to wybaczcie, ale ci ludzie w moim życiu Ameryki nie odkryli. Bo ja wiem, że mam cerę problematyczną. Że na mojej cerze po prostu się dzieje. Ja wiem to nawet lepiej niż oni widzą na tym filmiku. Ja to wiem najlepiej, że mam taką cerę, a nie inną, że mam jakieś problemy z cerą. Więc dlaczego ma mnie to zaboleć, skoro ja to wiem i decyduję się nagrać i upublikować filmik, który zobaczą na przykład milion osób, więc jestem świadoma tego, że nie każdemu się spodobam. Więc mając tę świadomość, dlaczego ma mnie to zaboleć, skoro jestem świadoma tego, że się wystawiam i jednym się spodobam, inni powiedzą, wow, super, jesteś taka odważna i pokazujesz się bez makijażu, a trzeci powiedzą, wsadź tą mordę w kubeł czegoś, nie wiem, whatever, cokolwiek. No dobra, ale zejdźmy trochę na ziemię, prawda? Bo czy ja teraz jestem tu jakimś gladiatorem emocjonalnym, że po prostu mnie tak nic nie rusza i jestem taka ze skały, po prostu wiecie, ci ludzie ze szkoły naprawdę zrobili mi taką skórę ze stali, że po prostu wiecie. Oh yeah? Czy gram? Czy udaję? Czy o co tu w ogóle chodzi? Bo to brzmi trochę nierealnie. No to ja już wam mówię, o co chodzi. Tylko, że przechodzimy do rzęs i to może być trochę trudne. Ale się postaram. Tak jak każdy normalny człowiek, mam gorsze dni, mam gorsze momenty, gdzie nawet te głupie komentarze, hejty troszkę mnie zakują. Nie ukrywam, że nie. Jestem tylko człowiekiem. Też mam takie momenty. Tylko wiecie co? Teraz pomaluję ręce, żeby zbudować napięcie. Okej, otwieram buzię za 3, 2, 1. Więc first of all, jestem dorosła i zdaję sobie sprawę z istnienia czegoś takiego jak psychologia i że psychologia przez wiele lat naprawdę przyniosła nam niesamowity dorobek wiedzy, którą w dzisiejszych czasach mamy na wyciągnięcie ręki. I się dowiedzieć o tym, jak na przykład regulować emocje, co na nas wpływa pozytywnie, negatywnie, poznać siebie, wiedzieć, co nas boli, jak reagujemy na co. I uwaga, uwaga, jestem w uprzywilejowanym miejscu w życiu, ponieważ mam kochanego, kochającego, wspierającego męża, w którego to rękaw bluzy mogę się wypłakać, mogę się mu wygadać. On mnie zrozumie, a nawet jeżeli mnie nie zrozumie, to przynajmniej da mi wsparcie. Ale to nie tylko. Może nie macie męża, może macie siostrę. Ja mam siostrę. Jestem w uprzywilejowanym miejscu i razem z moją siostrą wykonałyśmy ogrom pracy nad sobą, każda z osobna, dzięki czemu teraz, kiedy już jesteśmy po 20, mamy mega dobrą relację, a przynajmniej taką wspierającą, że można się wygadać. Nikt mnie tak nie rozumie w strefach kobiecych i mamowych jak moja siostra i I love you sis, naprawdę. Z tego miejsca I love my sister. Do czego zmierzam? Słuchajcie, do czego ja w ogóle zmierzam? Teraz pomaluję drugą ręce, żeby było napięcie. A więc zmierzam do tego, że żyję realnym życiem. I jest ta strefa internetu, jest ta przestrzeń social mediów, ale jest to moje realne życie, gdzie są realne osoby, które widzę na co dzień, z którymi żyję, z którymi rozmawiam, piszę, spotykam się. I kiedyś to moje realne życie stopowało mnie w rozwijaniu tego internetowego. Natomiast dzisiaj czuję sprawczość, czuję, że ja mam sprawczość nad swoim życiem, a więc uczę się dbać o to moje realne życie, o tych moich bliskich, którym mogę się wypłakać w rękach, o relacje z nimi. I nie pozwolę sobie, by teraz ten skrawek, jakim jest internet, zaingerował w to moje bezpieczne miejsce, jakim jest moje realne, prawdziwe życie. Widzicie, to się po prostu odwróciło. Kiedyś uciekałam w internet, by poczuć się bezpiecznie. Dziś tu mam swoje bezpieczne miejsce. Mój mąż i inni sprawiają, że
tu jest moje to gniazdko, to bezpieczne miejsce, to miejsce, w którym się czuję totalnie sobą. A internet traktuję jako odskocznię, rozrywkę, również jako miejsce do podzielenia się swoim światopoglądem, swoimi przemyśleniami, tak jak to robię. Natomiast myślę, że w końcu doszłam do takiego miejsca, gdzie mam ten zdrowy balans i poukładane priorytety. Jakoś tak wszystko w miarę jest na swoim miejscu. Internet to jest po prostu dodatek, który lepiej, żeby wnosił coś dobrego, a nie negatywnego. Więc lepiej skupiać się na tych, ja wiem, że to tak banalnie brzmi, na tych pozytywach, a nie na negatywach. Ale ja właśnie staram sobie to tak wmawiać też, że hej, zobaczcie, jak na mnie działają pozytywne komentarze. Jak wy mi napiszecie pozytywny komentarz, to ja mam takiego kopa do działania. Ja od razu chwytam za kamerę, od razu nagrywam, od razu czuję taką pozytywną presję, taki doping z waszej strony, że hej, działaj, rób to, bo warto. To negatywny komentarz przeczytam, pomyślę, czy to nie jest czasem krytyka, taka konstruktywna, przemyślę to po prostu, jak ja to odbieram. No i się do tego ewentualnie odniosę, jeśli trzeba. Albo jeżeli czuję taką potrzebę. Bo też czuję czasami potrzebę po prostu podzielenia się jakimś swoim przemyśleniem, nawet na temat hejterskiego komentarza. Bo nawet z hejterskiego komentarza można wynieść coś dobrego. Ja wam tu wstawię teraz screena, właśnie jak to zrobiłam. Że dostałam hejterski komentarz, ale ja odpowiadając na ten komentarz, wydaje mi się, że po prostu jakieś przesłanie dałam. Może w kimś jakieś ziarno zasiałam, może nie w tej osobie, ale może w kimś innym, a może w tej osobie. Kto wie? Więc nawet z tego staram się wyciągać dobro. Chyba, że naprawdę jest tragiczny komentarz, który nie zasługuje na ani po prostu jedną literkę. To wtedy nie, a nawet ośmielę się nawet taki komentarz ukryć, bądź usunąć, bądź zgłosić daną osobę, bo bez przesady. Więc zdecydowanie najważniejsze jest dla mnie moje życie rodzinne, moje życie tu, in real life. To prawdziwe, najprawdziwsze, gdzie ja jestem sobą, gdzie jest moje safe place, gdzie czuję się bezpiecznie, dobrze. A nie jest dla mnie najważniejsze to, że ktoś napisze jakiś głupi komentarz pod rolką, którą nagrałam spontanicznie dla Beki, przykładowo, w 5, nie wiem, w 10 sekund wrzuciłam i zapomniałam o niej. Bo tak się też zdarza. To są tylko... Ja sobie tak czasami myślę, ludzie, to jest tylko rolka. W telefonie, w Instagramie, w tym okienku klikasz tam i to jest tam. O co chodzi? Naprawdę czasami traktujemy błahe rzeczy zbyt głęboko. I się zaczynam zastanawiać czasami, naprawdę ludzie tak przeżywają. Ale z drugiej strony ja to rozumiem, bo też jestem człowiekiem i też mam jakieś tam swoje tematy, które mnie ruszają i też często przeżywam jakieś rzeczy w internecie, więc to jest normalne, to jest zrozumiałe, my ludzie po prostu już tak mamy. Ale wiecie, no czasami to już mam aż takie wow, bez przesady, calm down a little bit. I też chcę powiedzieć ważną rzecz. Nie zapominajmy o tym, że film, który ktoś nagrywa do internetu, który ktoś wrzuca do internetu, i dajmy na to, choćby ta osoba miała najbardziej takie intencje, że chce jak najbardziej oddać prawdziwe życie, to nie zapominajmy o tym, że ta osoba, chcąc dać ten przekaz, robiąc to, musi postawić kamerę, statyw, lampę i to nagrywa. I ona mówi do kamery, a nie do prawdziwej osoby, rzeczywistej, fizycznej. No chyba, że są ludzie za kamerą. To co innego też chyba, nie? I to też jest w ogóle takie, nasze czasy stworzyły w ogóle jakąś nową relację, bo jest coś takiego jak relacja twórca-widz. Ja na przykład, choć dopiero zaczynam, ale mam was, ja was bardzo kocham. Właśnie, ja o to mi chodzi. Ja czuję, że ja mam z wami jakąś relację, jakąś więź, jak wy do mnie piszecie. Mam takich stałych moich widzów, którzy piszecie do mnie i ja wam odpowiadam, piszemy sobie i po prostu ja czuję więź z wami. I to jest więź nie taka jak z rzeczywistą osobą, tak wiecie, face to face, ale jest to jakaś relacja, ale jest to relacja internetowa. Kamera, twórca, odbiorca. Wy jesteście na drugiej stronie Polski, ja jestem na drugiej. Wiecie o co mi chodzi? You know what I mean, mam nadzieję. Więc po prostu miejmy to zawsze z tyłu głowy. Dobrze, kochani, ja już skończyłam ten makijaż, a nie, jeszcze nie skończyłam, jeszcze tak troszkę tylko dowalę tutaj. Ogólnie to wiecie co? Pomyślałam sobie, że musiałabym sobie kupić jakąś burgundową pomadkę. Myślę, że burgund by mi pasował na ustach. Tylko nie jakiś ciemny. Może koral, taki koralowy bardziej, może taki jarzębina, nie. Ale burgund? Ale taki nie za ciemny? Dobra, jest git. Gituwa. Przypominam o Instagramie. I na koniec chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz.
ważną i specjalnie nie powiedziałam jej na początku, tylko na końcu. Nagrałam ten film też z myślą o samej sobie. Podajmy na to, jeśli w przyszłości odwalę coś w internecie i stanie się drama i stanę w nieco bardziej hejtogennym miejscu, to mam nadzieję, że dalej będę mieć ten mindset, który mam dzisiaj, gdy dopiero zaczynam. A jeśli trochę mi się zmieni ten mindset, nie daj Boże na gorsze, to wtedy obejrzę ten film i będę wiedziała, co zrobić. I sobie przypomnę, o co w tym wszystkim chodzi. Pamiętajcie, zawsze to Wy. Trzymajcie rękę na swoim pulsie. Tego sobie i Wam życzę. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Zostaw suba, zostaw lajka i czekam na Twój komentarz. Pa! Aha, i jeszcze jedno. Film ten nagrywam pod wpływem tego, że moja rolka osiągnęła ponad 1 000 000 wyświetleń na Instagramie. I to jest pierwsza taka sytuacja w mojej karierze YouTube'owej i w moim życiu. I pod tą rolką właśnie tego hejtu się nazbierało. I wtedy zaczęłam tak kminić właśnie na ten temat, że w sumie to mnie nie rusza. Ja tak mówię do mojego Matiego: Mati, czemu mnie to nie rusza? Dlaczego mnie to nie rusza? Przecież ludzie mi piszą, że mam brzydką twarz, a mnie to nie rusza. I wtedy zaczęłam kminić i tak oto powstał ten odcinek, bo sobie zebrałam swoje myśli i fajnie, cieszę się, że się tym podzieliłam. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Dajcie znać, co myślicie w komentarzach. Bye! W kolejnym filmie, który będzie już, nie wiem, w środę? A ten jest kiedy? Ten jest w niedzielę? Nie, ten jest w piątek, czyli w niedzielę! Ej, dobra, bo mi już tak gardło boli, bo ja dalej jestem trochę po chorobie jak coś. Idę robić swoją miksturę i przestaję gadać, bo najgorsze na gardło jest co? Gadanie. Pa, 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 pa. Para pa para, para pa pa pa. Ktoś robi przeprowadzkę tutaj. Nice.